Pozwólcie mi, moi drodzy, że najpierw was o coś zapytam, dobrze? Otóż powiedzcie mi. Czy aby na pewno jest co podsumowywać? No właśnie. Bo to ja przepraszam bardzo. W sumie już stosowne, wystarczające podsumowanie roku 2022 zrobiłem w materiale sylwestrowym, zeszłorocznym. O tym. Życzenia z okazji 2023 roku. I aż dziw bierze, że go nie zatytułowałem w taki sposób. Albo nawet nie wiem. Taki. Jakby nie wiem. Nie było tak naprawdę wystarczająco tego podsumowania w tym odcinku, czy jak? A no tak, bo przecież był on wyjątkowo krótki, więc nie było czego podsum... Więc no nie było jak czegokolwiek podsumować. Ale no spokojnie, bo już w tym momencie tu jestem z wami po ponad ostatecznie roku. Roku kurde de zwlekania. I tak wiem, no obiecałem, że ten film się ma pojawić wczoraj. Ten film miał się pojawić wczoraj, ten obiecany przeze mnie właśnie nagrywany teraz przeze mnie podsumowanie roku 2022, no ale wiecie, no ale no byłem zajęty innymi swoimi prywatnymi zobowiązaniami. No tam grą na PlayStation 4, bo muszę dokończyć wreszcie swoje porachunki z tymi no jedną taką grą przecież. No, tak czy inaczej. No więc, no, po ponad, kurde, ostatecznie roku, równym roku, kurde, zwlekania, a wręcz 11 miesiącach zwlekania, bo ten materiał powinien był pojawić się na początku tego właśnie mijającego, kończącego jeszcze roku 2023. No, ostatecznie wyszło jak wyszło. Witam was w oficjalnym podsumowaniu roku 2022. No i cóż. No tak jak zapytałem na początku, czy aby na pewno jest co podsumowywać? Bo tak jak powiedziałem, no w materiale vlogowym z okazji zakończenia roku 2022. No, ten rok minął mi głównie pod znakiem gameplayów i ewentualnie jakichś tam vlogów. No pokroju chociażby tego, czy nawet takiego filmiku awaryjnego. O, no właśnie. No i jeszcze oczywiście było podsumowanie roku 2021 na moim kanale. Przy czym, no właśnie, no w tych materiałach sylwestrowych to ja głównie składałem, to ja głównie ten... Gadałem... To ja głównie tego... No gadałem podsumowanie roku takie ogólne. Zamiast, a to na, z moim kanałem zostawiłem sobie na oddzielny materiał. Tak jak no w 2 lata temu. Czy nawet 3 lata temu. No ale, no widzicie, no, wi no ale, no widzicie, co tym razem wyjątkowego się stało. A no, no nieciekawe rzeczy się stały. No, no żeby przesadnie nie przedłużać, no nie było czasu na podsumowanie całego no, roku ogólnie 2022 z powodu mojego ograniczonego czasu na nagranie, nie, tego skurkowańca. Więc ograniczę się jedynie do życzeń z okazji tegoż roku 2023. Nadchodzącego, no tego już kończącego się roku 2023. No i. No i tyle. No i ty, no i no tyle, po prostu. No i to tyle, po prostu. No i odpuściłem sobie, nie, tym samym też na zawsze w sumie, podsumowanie
na dobre tam podsumowanie roku 2020, podsumowanie ogólne roku 2022, bo tak jak mówię, nie było na to kurde czasu. Ale za to zwyczajniej mogę jedynie nagrać te no trwające prawie 2 minuty życzenia. Także no właśnie. Życzę z okazji 2023 roku, wiadomo. Więc zamiast podsumowania roku 2022 pozwoliłem sobie. No więc no pozostaje mi jedynie co najwyżej pozwanie ograniczyć się podsumowanie roku 2022 do mojego kanału. Tak więc no, po tych 5 minutach, więc prawie 6 zwlekania, no wreszcie do tego przejdźmy. To by. I raczej to będzie krótkie. Mam nadzieję zamknąć ten materiał w 8 przynajmniej minutach, żeby przypadkiem za długo on nie trwał. Także, tak więc, no cóż, co my tutaj mamy? No, na swoim kanale ja praktycznie nie nagrywałem ja niestety niczego poza gameplayami, no zarówno no, z serii Avalanche Snowboarding, zarówno pod postacią no, pozostałych 7 odcinków z Avalanche Snowboarding, jak i pierwszych 4 z Happy Wheelsów, znaczy, przepraszam, pierwszych pięciu z Happy Wheelsów. No i w międzyczasie tego wszystkiego były vlogi informacyjne. W tym między innymi taki, w którym no pozwoliłem sobie na zrobienie was kurde w konia. Że powiedziałem, że mój kanał, że będziemy podsumowywać 6 lat działalności na moim kanale. No ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Prima plusowe wypodsumowanie dotychczasowej działalności mojego kanału w roku 2022. No a wszystko przez co? Ano przez cholerną swoistą tam klątwę, jaka mnie prześladuje od czasu mojego ogrania. No, w sumie już to mogę mówić w paru poprzednich filmach, ale powiem to jeszcze raz. No, ogrywania, no pewnie innej takiej konkretnej gry, no Uncharted 4 w sumie. Przecież no, na PlayStation 4 ogranie w nie do końca sprzyjających temu okolicznościach, bo no w okolice Sylwestra ówczesnego 2021 roku. I ciągnie się ta klątwa za mną, no do dzisiaj, tam prześladując mnie. Najpierw z pomocą swoich swoistych marionetek pod postacią no, obydwu stresów pomorozowych, którymi to tak naprawdę okazała się być ta, no, nawrócona prokrastynacja, o której mówiłem właśnie w tym filmie. Jak i uwaga! Uwaga! No. Jak i w sumie co? Aż sam się pogubiłem w tym, co powiedziałem. No i kurde, mamy 8 minut. No, tak jak mówię. Najpierw powodując u mnie nie obydwa stresy pomorozowe, pod którą to tak naprawdę postacią miała przyjemność być ta, no, swoista nawrócona u mnie prokrastynacja, o której mówiłem w tym właśnie materiale tutaj. No i potem, by potem w 2023 roku, w drugiej połowie wakacji tegorocznych, no, zaatakować mnie już we własny. Już wy we własnej kurde osobie. Marnując tym samym, no, na jakieś pierdoły, no, te ostatnie dni wakacji, niestety tegorocznych. Ale no, o tym akurat będzie w materiale podsumowującym rok 2023, który ukaże się już w styczniu za rok. A póki co, no, zostańmy, no, przecież właśnie w tym 2022. No dopiero z czasem, no, a dlaczego o tym mówię? No bo właśnie, no, poruszyłem w tym prelisowym podsumowaniu dotychczasowej działalności na moim kanale, no, wątek tego, że tak jakby nawróciła się u mnie prokrastynacja, jakieś takie inne rzeczy, a z czasem po prostu okazało się, że to był cholerny stres pourazowy związany z tym, że zbyt wiele rzeczy się u mnie nałożyło i potem tam ciągnęło się to u mnie jak swoista sezyfowa praca, no, moje zwalczanie tego syfilisu cholernego. Aż do wakacji 2022 roku, gdzie postarałem się o to, aby odcinki były jak najbardziej regularne, w miarę.
No i pozwolę to sobie powtórzyć życie wielkimi literami. W miarę regularnie. No ale niestety, jak wiemy wszyscy dobrze, wyszło jak wyszło. I skończyło się ostatecznie na tym, że w tym 2022 roku, no chciałem sobie, no potem, już po tym primaprisowym podsumowaniu. Nie, to co zaraz owej działalności na kanale. No, miałem przyjemność nagrać kolejne odcinki za snowboarding, w międzyczasie czego, no i rozpoczęcia zeszłorocznych wakacji, uznałem, że dobrym pomysłem byłoby, no, zrobić właśnie w wakacje przecież, ten maraton odcinków. Co ostatecznie, no, skończyło się w taki sposób, że, no właśnie, filmik awaryjny w lipcu. Co i potem jeszcze na ślinę, w sumie nieprzygotowywany, 10. odcinek zawala snowboarding z powodu, no właśnie. No, tego, że wyszedł mi on zdecydowanie za długi i musiałem go zmontować, przy czym ten montaż zajął mi o wiele za długo niż powinien był, ponieważ, no właśnie, uwaga, odnośnie tej cholernej, no, klątwy i marionetek pod postacią stresów pourazowych. Wtedy stresów pourazowych, no. Pierwszy stres pourazowy wtedy mnie prześladował, a zaraz potem dopadł mnie drugi z powodu mojego podczas wakacji, kurde, całkowicie, no, dyletanckiego przeglądanie internetu bez sensu, zamiast zajęcia się tym, co trzeba. I zgodziła się ostatecznie na tym, że dopiero w sierpniu ukazał się ten 10. odcinek finałowy Awar Snowboarding. I w międzyczasie czego rozpocząłem zupełnie nową serię, no, z mobilnych Happy Hillsów, która, no, zakończyła się w tym roku, ale pozostając w roku 2023, no, w 2022, przepraszam, no, miałem przyjemność się powiedzieć w filmie zatytułowanym Znowu coś poszło nie tak, że, no właśnie, znowu coś poszło nie tak. Miałem przyjemność opowiedzieć, że... Miałem przyjemność opowiedzieć, no, o tym... wyżalić się wam, że... No, nie udało się mi tego maratonu za bardzo wakacyjnego wykonać. A szkoda, no, czyli powiedziałem w nim to, co teraz wam... Powiedziałem w tym filmie tutaj to, co wam przed chwilą powiedziałem. No i dalej co? No, właśnie kolejne... 4 odcinki z Happy Hillsów, przy czym czwarty niestety okazał się mi wyjść też, no, troszkę o wiele za długi, wręcz ponad trwający godzinę kilkanaście minut z powodu, uwaga, nagrania go. Znaczy, z powodu, uwaga, no, postanowienia nieprzemyślanego, aby przejść ten ostatni, 15. poziom Sigi Gaia, Business Gaia, jak zwał, tak zwał. Przy czym sęk tkwił w tym, że był to poziom cholernie trudny. Przez co, no, no, zeszło mi się z jego przechodzeniem aż do godziny 23. I dlatego, no, w listopadzie ostatecznie nie ukazał się za bardzo żaden film, prócz tego vloga, w którym, no, obiecałem po trochu naiwnie w sumie, że powrócę do regularności, a ostatecznie, no, wyszło jak wyszło. Za to 5. odcinek wyszedł mi bardzo fajnej długości i to... tuż i to na parę dni przed zakończeniem roku, tak więc, no, no właśnie, i miałem też wtedy wszystko osobistego odhaczone i mogłem na spokojnie siąść do tych i owych rzeczy. No i wreszcie, kurde, no, życzenia nie dane mi było nagrać w tamtym roku. Czyli co, no, materiał wyszedł mi niestety nie na zbyt długi z tego podsumowania roku 2022, ale, no, tak jak mówię. I powtórzę się po raz kolejny przy okazji życzeń z okazji 2020, tak jak powtórzę to, co powiedziałem w tym materiale o tutaj. Nie ma tak naprawdę za bardzo czego podsumowywać, poza tym, że no, w ogóle na Zachuku był to niestety kolejny rok na moim kanale, ale bez jakiegokolwiek pełnoprawnego filmu fabularnego, nawet krótkometrażowego, nawet takiego krótkometrażowego even. A ostatni taki to miał swoją premierę, no, pod koniec 2020 roku, pod postacią prologu do trzeciej części Detektywa Rogersa. Na którą to, no, no, prace cały czas postępują tym filmem, a póki co mam jedynie nagrany prolog. Także, no cóż, no, polecam wam, jedyne co mogę wam polecić w tym momencie, to jedynie cierpliwie oczekiwać, a aż ten film się w końcu pojawi i wreszcie pokonam te swoje... Boże, pożal się Boże, demony.
Boże się, Boże demony, cóż za kurde przewrotne zdanie. No i całościowo to został on wypełniony głównie gameplayami z dwóch kurde aż serii i dwóch kurde aż gier i vlogami informacyjnymi. Aha, no i jeszcze nie wspominając o tym, co miało miejsce na kanale Macabre Century Fox, które obeszło się całkowicie bez jakiegokolwiek filmu w tamtym roku, a co, poza jednym informacyjnym pod koniec tegoż roku właśnie. No i właśnie. Skoro o tym mowa, to... dokładnie tego samego dnia, no miało być wczoraj, ale ostatecznie jest dzisiaj, potrójny vlog informacyjny, więc mi wyjdzie. Dwa na głównym kanale i jeden na Macabre Century Fox. To spodziewacie się na drugim kanale, no filmu informacyjnego, drugiego już na kanale Macabre Century Fox, podsumowującego kolejny rok, swoistego marazmu mojego drugiego kanału. A w tym materiale póki co, no podsumowawszy sobie rok 2022, no dopiero pod koniec 2023, no ale cóż, tak wyszło. Żegnam się z wami w kolejnym vlogu informacyjnym tego samego dnia na głównym kanale podsumowującym cały rok 2023. Z którym to pozwolę sobie na złożenie wam życzeń z okazji 2024. Tak więc wyczekujcie tegoż filmu. No i w międzyczasie też tego na Macabre Century Fox informacyjnego drugiego w jego historii. Ale tymczasem biorę się za jego nagranie tego właśnie vloga na kanale Macabre Century Fox. A na głównym kanale widzę się z wami już za niedługo w materiale no sylwestrowym. Tak więc... no, cześć, po prostu cześć. Aha, jeszcze jedno. To ile w tamtym roku mój kanał zyskał przychody? Jakie kanał zyskał przychody? No, musiałem głównie, no, z wiadomo jakiego powodu, obliczyć głównie, no, z pamięci i, no, z danych statystycznych na YouTubie, że wtedy miałem, no, po prostu zyskałem ponad 30 subskrybentów oraz, no, wyświetleń, no. No coś koło, być może 4,5 tysiąca. Także widzicie. Do jasnej cholery. No i jednocześnie zapamiętajcie te dane statystyczne, bo będą miały przynajmniej być bardzo dla nas ważne w nadciągającym vlogowym materiale. W przyszłym roku, vlogowym materiale podsumowującym rok 2023. A póki co, to ja żegnam się z wami na ten czas. Widzimy się już za niedługo, jeszcze tego samego dnia, w dwóch innych vlogach informacyjnych na tym kanale. Przy czym jednym na kanale Macabre Century Fox. Niedługo w kolejnym filmie informacyjnym na tym kanale jeszcze. Widzimy się już za parę chwil. Oj, przypadkiem mi się karta włączyła. Nie wyświetlamy tego. Tak więc co? Widzimy się już za niedługo, jeszcze tego samego dnia, w kolejnym filmie informacyjnym. Tym razem już. Widzimy się już za niedługo. Póki co to żegnam się z wami. Widzimy się już za niedługo w kolejnym filmie informacyjnym na tym kanale. Konkretnie już Sylwestra. To konkretnie już tegorocznego Sylwestra. No i jeszcze na kanale Macabre Century Fox z kolejnego w jego historii. No i jeszcze na kanale Macabre Century Fox w kolejnym w jego historii, drugim już. W filmie informacyjnym podsumowującym kolejny właśnie już rok marazmu na nim. Tak więc, do zobaczenia!